Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła, serii, w której udowadniamy, że Elohel jest jak kolejne odcinki Ucieczki z Piekła w maju. Nie istnieje. No tak, tak się składa, że robimy przerwę. Przerwę w Ucieczce z Piekła na najbliższe 20 dni, plus minus, bo aktualnie trwa MSI, czyli taki wielki międzynarodowy turniej w League of Legends i ja właśnie będę go kostreamował. Znaczy, że możecie wejść na mojego Twitcha i razem ze mną pooglądać. Pewnie, że o tym wiecie, bo gdzieś tam mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach. No ale po prostu tym projektem teraz żyjemy wszyscy i nie będzie zbytnio czasu, żeby robić te odcinki Ucieczki z Piekła, my zrobimy chwilową przerwę. A wszystkich was zapraszam właśnie do wejścia na twitch.tv/lewus, praktycznie codziennie od 10 będzie co-stream i będziemy oglądać najlepszych graczy na świecie. Ciekawy performance artystyczny, mam nadzieję, że będzie. Troszkę tutaj przygotowałem fajnych feature'ów. No a jeżeli nie dacie rady wpaść, no to też wszystkie materiały będą na YouTubie. Wszystkie gierki będą elegancko pocięte w podobnym stylu jak właśnie Ucieczka z Piekła. No ale wiadomo, mecze najlepiej ogląda się na żywo, więc zachęcam, bo to jest ten czas, ten rok, w którym e-sport wstaje z kolan, a my przejmujemy streamerską scenę. No ale żeby to zrobić, potrzebujemy też cyferek, potrzebujemy zaangażowania, więc potrzebujemy ciebie, drogi widzu, żebyś wszedł i obejrzał razem z nami. A tak przy okazji, jest całkiem spora szansa, że będziemy mieli dropy, więc oglądając streama jest szansa, że dostaniecie jakąś emotkę, jakąś skrzynkę, jakieś fajne kosmetyczne rzeczy do Ligi Legend. Do tego oczywiście jest mój własny konkurs, tak zwana Liga Typera i Kryształowa Kula, gdzie do wygrania są koszulki e-sportowe, oczywiście też skrzynki Hexage, Bloodborne Fiddlestick z emeraldową chromą, no i taki dojebany brylok na klucze do Ramusa. No i żeby to zdobyć, musicie wejść na cb.lewus.lol, tam wypełnić kryształową kulę, a potem wejść na Discorda i na Discordzie codziennie przed każdym meczem będzie można zagłosować, wytypować drużynę, która zwycięży, no i potem jak uda się wam trafić najwięcej punktów, no to możecie wygrać jakąś z nagród. Więc wydaje mi się, że fajna zabawa, fajnie to przekminione. Przepraszam dla wszystkich fanów Ucieczki z Piekła, ale ona jeszcze wróci, bo nie zatrzymujemy się w tym emeraldzie. No i mam nadzieję, że widzimy się na transmisji albo jutro o 10, albo jak to oglądasz idealnie o 14, no to możesz wejść teraz i teraz też będzie stream i powinno grać T1 na drużynę z Ameryki Łacińskiej. Więc będzie można zobaczyć, jak Faker sobie radzi. Co piknie Keria, bo to jest ziomek, który na suporcie lubi poddymić, zwłaszcza jak gra na trochę gorsze drużyny, zagrać sobie jakąś Caitlyn na suporcie, jakąś Kalistę, więc ja bym się spodziewał, że właśnie T1 może wyciągnąć coś takiego bardziej poddymionego, żeby po prostu szybko zestampować. Więc nie będę już przedłużał, po prostu zapraszam. Wejdźcie, przekonacie się sami. Cześć!